Cześć, kochani, tutaj Dominika i witam Was na moim kanale dzisiaj. No właśnie, niesamowita po prostu niespodzianka, chyba nikt się tego nie spodziewał. Dixie i Noah są razem. Wow! Udawajcie chociaż zdziwionych. Wow! Wszyscy, naprawdę wszyscy tak zareagowali. No bo kurczę, no to było trochę widać, aczkolwiek ja tak myślałam, że w sumie Dixie jest taka trochę zimna w stosunku do Noah. To, no może nie będą razem, może się skończy na przyjaźni, ona tam go sfrendzonuje i tyle będzie. Ale jednak są razem. Wow. Dobra, zanim oczywiście przejdziemy do sedna, to chciałam podziękować bardzo tej osobie za aktywność, oczywiście na moim Instagramie, bardzo doceniam. Dziękuję Wam, dziękuję, że jesteście. Tak. To jest miłe. I co, zapraszam też na mojego Instagrama. Dzisiaj pojawi się na nim rozdanie jakoś o 19, coś takiego. Do wygrania będzie m.in. Instax Mini 11 i też jakieś tam inne nagrody. A o szczegółach dowiecie się właśnie o 19 na moim Instagramie. Także zachęcam do wzięcia udziału w tym rozdaniu. Tak, także link w opisie. Tak jak już mówiłam, ich relacja była dość wyboista. Ciężko to jakoś nazwać, ale no to było tak, że tam Noah widać, że się starał i no nawet Dixie tam nagrała jakiś z nim filmik, na którym no widać było, że po prostu zależy, a Dixie miała takie no nie wiem, przynajmniej tak ja to odebrałam, nie wiem jak wy możecie oczywiście pisać, jak wy to wszystko widzieliście. On tam się jej pytał nawet, co miałby zrobić, żeby ona była jego, czyli żeby była jego dziewczyną. I ona tak zaczęła się śmiać w sumie, bo oni to nagrywali w ogóle przy kamerzystach, przy jej rodzinie, także ciekawie, tak samo jak wcześniej mówiła, że to jak się tam na tym teledysku pocałowali, to że to było dość niezręczne dla niej, a on mówi, że dla niego to nie było niezręczne, a ona mówi, no ale dla mnie było. No, także takie akcje jakieś były, no jeszcze ta cała kontrowersja związana z tym, że przecież Noah to jest przyjaciel Griffina. Albo kolega. Tak czy siak mieszkają oni razem. Więc to też było takie, że gdzie jest ten bro code? Tyle dziewczyn na świecie, a on wybrał akurat ex swojego przyjaciela. Ale też inni twierdzą, że bro code nie liczy się w momencie, w którym jedna ze stron zdradziła połówkę swoją drugą. No i w tym przypadku w pewnym sensie tak było. Dużo tam było jakichś screenów, dowodów na to, że rzeczywiście tak się stało. Też o tym nagrałam w ogóle jakiś filmik, więc podlinkuję Wam go w opisie może. Ale to była jakby taka zdrada przez social media, czyli że on jakieś tam snapy wysyłał, takie dwuznaczne i pisał z dziewczynami też tak dość dwuznacznie, no i Dixie stwierdziła, że to kończy. Ale tak, ostatnio się pojawił, nie wiem czy to był jakiś wywiad z Noah, czy co, ale właśnie na tym filmiku został spytany o to, czy ma dziewczynę, powiedział. No, like dating. I am dating Dixie Camille. Dixie is amazing, she's an awesome girl. It's been really fun, and so I'm excited for the future. Tak, a potem skomentował first, bo, czyli pierwszy, bo to zawsze tam Dixie komentowała, nawet na swoich TikTokach, z uwagi na to, że wiele osób po prostu jak tylko klika w jakiś filmik albo w jakiegoś TikToka, to pisze pierwszy, no więc to się wzięło. Ktoś inny napisał, udaje, że jestem w szoku, bo też kto by się spodziewał. Wiedzieliśmy, nie mogę stwierdzić, czy on żartuje, czy nie. I Patrol TV też napisał first. Ale no ja też na początku miałam takie, czy to jest żart, czy nie? Bo jakby z jednej strony to wszystko miało sens, że oni są, tak znowu remonty, sąsiedzi wymyślili sobie jakieś stukanie słychać. Bo z jednej strony miałam takie, no może mówi prawdę, jakby po co by miał powiedzieć, że ma dziewczynę, jakby jej nie miał i że jest to Dixie, jakby to nie była Dixie, to by totalnie nie miało sensu i na pewno Dixie by potem sprostowała, że to nieprawda, ale jednak tak, jednak to jest prawda. Ale też miałam takie, taka moja pierwsza reakcja, czy na pewno, czy Dixie o tym wie? Thomas też nagrał oczywiście filmik, takiego vloga, jak to na Thomasa przystało i tam właśnie też spytał Dixie, jak to z tym było, no i Dixie powiedziała, że właśnie nie chodzili ze sobą, gdy tamten filmik powstał, ale teraz są w związku, no bo wcześniej jakoś dzień przed tym, jak Noah powiedział, że są razem, to jakoś dzień wcześniej, czy
coś w tych okolicach, właśnie The Hollywood Fix bodajże też ich spytał, Dixie, czy oni są razem i ona powiedziała, że nie. Ale potem w ogóle też się to Noah wytłumaczył z tego, dlaczego tak Dixie powiedziała, ale to w troszeczkę dalszej części filmiku, a tak to ludzie oczywiście też ten filmik Thomasa mówili, że bro code, że został właśnie złamany. I że ona jest zimna w stosunku do niego. No to wszystko w sumie też to tak z mojej perspektywy wygląda, ale wiecie, to tylko my widzimy tą stronę ich social mediową, a nie tą prywatną, więc może prywatnie rzeczywiście tam widać bardziej to uczucie, ale też nie każdy jest taki, żeby zaraz okazywać publicznie swoje uczucia, wiecie o co chodzi? Niektórzy nie lubią stawiać w centrum uwagi swojego związku, aczkolwiek tym teledyskiem wcale temu nie pomogli. Ale myślę też, że w ogóle dlatego w tym teledysku znalazł się ten fragment z tym ich pocałunkiem, bo wiedzieli, że to przyciągnie na pewno uwagę wielu osób i też no w sumie podbiło bardzo wyświetlenia tam jej na YouTubie. A tak to oczywiście pisali para przyjaciół i że mówiła, że już nie będzie z chłopakiem z TikToka, tu proszę. Pamiętam, rzeczywiście takie słowa padły, że jak właśnie z Griffinem zerwała to, że jej następnym chłopakiem na pewno nie będzie jakiś TikTok boy. Nigdy nie mów nigdy, tutaj jednak nie. Jeśli chodzi o Griffina i jego reakcję na to wszystko, to na Twitterze zatweetował, ale jestem mądra, zatweetował CEO w zakrywaniu bólu uśmiechem. CEO to jest taki jakby prezes, czyli jest świetny w zakrywaniu bólu uśmiechem. No wiadomo, że tylko boli, no bo jednak jeżeli to było prawdziwe uczucie, to nie mogło tak o wygastać. Tak to też pisał, że czuje się pominięty, czasami nic na to nie poradzisz, czy życie może wrócić do normy, mógłbyś uderzyć mnie busem. No więc takie tweety u niego padały. No to dużo mówić, no trochę sam jest sobie winien w pewnym stopniu. Trzeba było nie pisać do innych dziewczyn w sposób, w jaki on pisał. Tyle. A tak to zalajkował też post jakiegoś fanpage'a i właśnie był on opisany. Moja opinia. Naprawdę współczuję Griffinowi, bo jeden z jego przyjaciół zaczął chodzić z jego ex. Czuję się pominięty, osamotniony przez Sway Boys, którzy wciąż z niego żartują i go nie wspierają jako grupa przyjaciół, gdy on ich potrzebuje. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku, Griffin. Gdybym to była ja, to nigdy bym nie rozmawiała z przyjacielem, który wszedł w związek z moją ex. Chodzi mi o to, żebyście postawili się na jego miejscu. Wszyscy wiemy, że zawalił sprawę, ale każdy nawala czasem. Nie masz prawa się w to angażować, ale możesz pomóc mu w tym, by poczuł się wspierany, bo dostawanie hejtu od tysięcy ludzi naprawdę wpływa na zdrowie psychiczne osoby. No i potem tam napisali, że Griffin zalajkował, jestem taki szczęśliwy, szczęśliwa. Ciekawie, i tutaj ludzie pisali, dlaczego on się zachowuje jak ofiara? Pozwól jej być szczęśliwą. Ty ją zdradziłeś. Ona jest o wiele szczęśliwsza z Noah. Okej. Też myślę, że się Griffin nie spodziewał, że ktoś zauważył, że w ogóle zalajkował. Jezus, zaraz mi zeszedł spadł. To przerażenie w moich oczach. Tak. Wracając, bo zgubiłam wątek. Griffin, myślę, że się nawet nie spodziewał, że ktoś zobaczy, że on to zalajkował, bo jest tyle fanpage'y, tyle postów, oni po prostu tam na minutę oznaczają ich pewnie w jakichś kilkudziesięciu postach. I akurat na ten trafił, akurat przeczytał ten wpis i postanowił go zalajkować. I co? No i pewnie jakaś osoba wysłała to do TikTok Room, no i właśnie TikTok Room to opublikował, no i teraz już wszyscy wiedzą, że to zalajkował. Ale też właśnie z tym się trzeba liczyć, będąc osobą taką bardziej popularną, że no trzeba patrzeć, co się lajkuje, no ale widocznie on miał zamiar to zalajkować i to nie był jakiś, nie wiem, przypadek czy coś w tym stylu. No ale wygląda na to, że mimo, że ją jakby w pewnym stopniu zdradził, no to jednak dalej coś tam do niej czuje. Ale też w ogóle słyszałam, że nagrał ostatnio jakiś filmik z wykrywaczem kłamstw, gdzie właśnie zadają mu pytanie, czy on zdradził Dixie i on powiedział, że nie i że ten wykrywacz powiedział, że to prawda.
więc jeszcze nie wyszedł ten filmik, ale jeżeli wyjdzie, chyba że już wyszedł, tak to publikuję. Ale jeżeli właśnie wyjdzie, to na pewno też nagram jakiś tam odcinek o tym. Tylko że jakby problem w tym, że ten wykrywacz kłamstw, jeżeli on mówi, że nie, bo jeżeli on wierzy w to, że on jej nie zdradził, no to ten wykrywacz kłamstw powie, że to jest prawda. Ale to, że wykrywacz kłamstw powie, że to prawda, to wcale nie znaczy, że jej nie zdradził, tylko świadczy, wiecie o co chodzi, mam nadzieję, że to, że on uważa, że on jej nie zdradził, ale prawda może być jakby inna, nie? Bo to wszystko w jego umyśle. Czyli jeżeli on uważa, że to jest kłamstwo, że zdradził, no to tak pokaże wykrywacz kłamstw. No, ale mimo wszystko Gryfin też wstawił ostatnio wspólnego TikToka z Noah, co też było takie zaskoczenie. Czyli no, może to świadczyć o tym, że chyba są ziomkami dalej, no ale jakby też mieszkają razem i właśnie nawet ludzie tak pisali, że oni mieszkają razem, to wygląda niezręcznie. No wcale się nie dziwię. A tak to Gryfin też wstawił jakiegoś TikToka z opisem: Noah, proszę, nie kradnij mojego psa. Czyli tak jakby tak ludzie wyczytali w tym taki podtekst, że ukradł jakby mu dziewczynę, to żeby chociaż psa nie ukradł. No niby tego nie napisał, więc możliwe, że wszyscy jakoś próbujemy czytać między wierszami i nam to może po prostu nie wychodzi, ale no coś w tym może być, piszcie koniecznie co wy o tym myślicie. A też jakieś paparazzi w ogóle, też pytał właśnie Gryfina, co sądzi o tym, że Dixie i Noah są razem, także zobaczcie. So what do you think about Dixie and Noah finally making it official now? Okay. Good for them. Good for them. So what do you think? No i The Hollywood Fix pytał Noah też o to, że dzień wcześniej pytał Dixie, czy są razem, powiedziała, że nie, a teraz tak, gdy są oficjalnie razem. Więc zobaczcie, co Noah o tym powiedział. Did she say no the other night when I asked her if you guys were gonna do any videos? She was like, no. Yeah, no, the plan was to stay private, and so okay. Like, I was kind of more out there, and like, right. And like, it just seemed like she could just kept friend zoning me, and people were like, damn, she doesn't like him, and it's yeah. Like, at home, I'm just sitting there like. Do you think maybe she had her guard up because of what happened with Gryfin? 100%, and I didn't want to rush anything. Tak, także widzicie, chcieli utrzymać prywatny związek. Ale coś im nie wyszło, też w ogóle ciężko samemu publicznym utrzymać związek prywatnie. Ale na przykład Olivia Royer, nie wiem czy kojarzycie, tutaj stawiam wam jej zdjęcie. Ona też jest tam no dość taka popularna i ona przez rok ukrywała związek z tym chłopakiem i w końcu wstawiła z nim zdjęcie na ich rocznicę chyba, albo na jego urodziny czy coś takiego. Ale pisała właśnie, że jest z nim już rok, więc no przez rok jej się udało, no ale Dixie jest jeszcze bardziej w centrum uwagi teraz. Jest jeszcze bardziej jakby taka popularna. I za Oliwią aż tak paparazzi nie chodzi, jednak za Dixie tak, więc no ciężko by było im to na pewno ukryć i też ludzie by się chyba wkurzali, jakby na przykład paparazzi ich gdzieś przyłapało razem, a oni by mówili, że są tylko przyjaciółmi, byłoby widać, że nie są tylko przyjaciółmi, więc jednak postanowili tego nie ukrywać, no ale no zobaczymy, jak się to potoczy. Sama jestem ciekawa, jak im wyjdzie, oczywiście trzymam kciuki za nich, jeżeli są szczęśliwi w takim związku, no to super. To jest w sumie najważniejsze. No i tak, no, jeżeli to jest szczere uczucie, no to well. Ale tak, to tyle mam do powiedzenia na ten temat. Piszcie właśnie swoje opinie, bo jestem bardzo ciekawa. A tak, to możecie kliknąć łapkę w górę, jeśli wam się podobał filmik. Odwiedź Instagrama, niedługo rozdanie. Życzę wam oczywiście miłego dnia i do następnego filmiku. Pa, pa.